można podsumowywać te 30 lat w sposób jednoznaczny, jednak bardzo prorozwojowy. Oczywiście z wielkimi trudnościami, bo to temu nie przyspieszało. Zresztą taka gala, te gale mają to do siebie, że staramy się też podsumować, zwrócić uwagę na to, co jeszcze należałoby zrobić, w czym, powiedzmy, ułatwić, czy jak kierować ten biznes, żeby się rozwijał. Ale dzisiaj ta okoliczność ma dla nas, ten rok 2024 ma dla nas większy wymiar, nie tylko 30 gala, bo to 30 lat rzeczywiście, ale sama Izba ma 34, ale to też rok, w którym obchodzimy 165 lat istnienia pierwszej izby w Gliwicach, czyli pierwsza izba w Gliwicach powstała 165 lat temu. To dla nas niezwykły honor i zaszczyt, że jesteśmy, myślę, dobrymi kontynuatorami tego, co wtedy się wydarzyło. To jest przede wszystkim integracja środowiska, nie tylko biznesowego, ale również z tych wszystkich sfer życia, które i zdrowie, i kultura, czyli to, jak ja mówię, że najlepszy ten złoty trójkąt, a nawet czworokąt, czyli nauka, samorząd, biznes, bo to tworzy pewną całość, ale również i kultura. Tak, to jest ta społeczna odpowiedzialność biznesu, chcemy się integrować, chcemy pokazywać ten biznes z dobrej strony, ale też ta gala to jest sposobność podziękowania, nagrodzenia ludziom, którzy w ostatnich latach czy w ostatnim roku mieli szczególne dokonania, ale również byli aktywni, że tak powiem, społecznie, i to jest ta okazja, żeby nagrodzić tych ludzi. To jest największe wzruszenie, jakie może mieć ktoś, kto starał się działać publicznie. Bo jak wiecie, nie jest się prorokiem przede wszystkim wśród swoich. W tym przypadku mogę Państwa zapewnić, że wszystko, co udało mi się w życiu zdziałać, opierało się na tym wielkim zasobie wartości, które niesie z sobą śląska ziemia.